Navagraha, czyli 9 influencerów. W sanskrycie, języku starożytnych Indii, Nava znaczy 9, a graha znaczy złapać za coś, wywrzeć na coś wpływ. Nie można przetłumaczyć słowa graha jako planeta, ponieważ do grach zaliczają się Słońce i Księżyc i jak powszechnie wiadomo, nie są one planetami. Dlatego z obecnie używanych słów, słowo influencer najbardziej oddaje pierwotne znaczenie słowa graha ze względu na swoją konotację z wywieraniem wpływu na ludzi. Ogromny ocean wiedzy wedyjskiej obejmuje zarówno materialną, jak i duchową wiedzę. Astrologia jest częścią studium literatury wedyjskiej i nazywana jest Jyotisha Shastram. Wedyjscy mędrcy zaczęli badać wpływ graha na nasze życie około 5000 lat temu i w skrócie doszli do wniosku, że ich zadaniem jest dawanie nam tego, na co sobie zasłużyliśmy, lub zabieranie tego, na co sobie nie zasłużyliśmy, w celu ustanowienia naszej karmy i pomocy w uwolnieniu z koła sansary, czyli niekończącej się wędrówce poprzez cykl reinkarnacji. Drugą Navagrahą jest Chandra, znana nam jako Księżyc. Spośród wszystkich grach Chandra znajduje się najbliżej Ziemi i powszechnie znany jest fakt jego wpływu na ziemskie wody, na nasze ciało oraz na psychikę ludzką, który odbywa się poprzez zaburzenie produkcji poszczególnych hormonów. W tradycji wedyjskiej Chandra symbolizuje działanie ludzkiego umysłu. Podobnie jak Księżyc ma swoje fazy, tak również psychika człowieka ma gorsze i lepsze momenty. Co warto odnotować, Księżyc nie świeci własnym światłem, a reflektuje światło słoneczne. I również nasz umysł, a inaczej nasze myśli, nie są nami, naszą esencją czy duszą, a jedynie odbiciem otaczającego nas świata. Bardzo ważne, by zawsze o tym pamiętać, ponieważ większość chorób bierze się z tego, że człowiek zaczyna wierzyć, że jego myśli są prawdą i choroba zaczyna się materializować. Na nasze szczęście proces działa również w drugą stronę i poprzez odpowiednie nastawienie i sposób myślenia możemy zmienić wiele w swoim życiu. Dzięki Jyotisha, czyli astrologii wedyjskiej, możesz poznać, jak funkcjonuje twój umysł i podjąć odpowiednie środki, by zaradzić problemom lub pokierować swój mindset w odpowiedni sposób. Chandra jest również mocno związany z narodzinami i dzieciństwem. Cykl księżycowy trwa około 27 dni, a ludzka ciąża około 270 dni. Sadzenie roślin jest najefektywniejsze w porze rosnącego księżyca, a odbijane nocą księżycowe światło dla roślin jest jak mleko matki, pomagające rozwijać się swojemu bezradnemu maluchowi. Badając pozycję księżyca w horoskopie, dowiemy się dużo na temat psychiki osoby, jej dzieciństwa oraz jej matki. Z racji, że Chandra symbolizuje nasz umysł, który odpowiada za procesy myślowe i co z tego wynika, za podejmowane przez nas działania i kształtowanie naszego życia, pozycja Chandra, czyli księżyca w naszym horoskopie, uznawana jest za jedną z najistotniejszych i istnieje wiele technik traktujących tę pozycję jako wyjściową do odczytu czyjejś karmy. Według Brihat Parashara Hora Shastra, Chandra odpowiada za umysł, ma status osoby szlachetnie urodzonej, kolor to jasnobrązowy lub spalony pomarańczowy, żywioł to woda, płeć damska. Według Parashary Chandra jest bardzo wiotki i flegmatyczny, jest uczony i ma okrągłe ciało, ma wspaniały wygląd i słodką mowę, do tego jest kapryśny i bardzo lubieżny, o czym dowiemy się w krótkiej historii o księżycu. W naszym ciele odpowiada za krew, a powiązany smak z nim to smak słony. Dzień księżyca to Monday, poniedziałek. Chandra włada znakiem raka, czyli znakiem karka w sanskrycie. Jest wywyższony w 3 stopniach znaku byka, upada w 3 stopniach w skorpionie. Pozycja Marana Karakastana to 8 dom. Chandra jest najsilniejszy w 4 domu właściciela horoskopu i jest przyjazny dla wszystkich grach, bo jest jak dziecko. Posiada niewinne intencje i wszystkiego jest ciekawy. Analizując pozycję księżyca, możemy wyróżnić 6 różnych stanów bądź kondycji, w których się znajduje i są one uzależnione od jego położenia. W sanskrycie nazywa się to avasthas, czyli kondycja. I pierwszą taką kondycją jest
zawstydzony księżyc. Występuje najczęściej w koniunkcji z Rahu, a szczególnie z Ketu. Powoduje u osoby poczucie wstydu, mogące być związane z naszym dzieciństwem. Przykre sytuacje mogły mieć miejsce tak wcześnie, że właściciel horoskopu nie pamięta, ale mimo to zostaje to w jego podświadomości, wywierając emocje ze wstydem związane. Kolejnym stanem jest dumny księżyc. Zazwyczaj ma miejsce w pozycji swojego wywyższenia. Umysł ma się świetnie, jest silny, ale może rodzić zbyt dużo pragnień, które końcowo doprowadzają człowieka do rozczarowania. Następnym stanem jest księżyc zmieszany. Występuje, gdy księżyc jest w okolicach Nowiu i znajduje się bardzo blisko Słońca. Księżyc znika w blasku Słońca, co może symbolizować u właściciela dominację męskich cech charakteru, brak akceptacji swojej żeńskiej strony i tendencję do znajdowania dominujących partnerów. Kolejnym stanem jest księżyc wygłodzony, czyli połączony z wrogą Graha lub znajdujący się we wrogim znaku. Jest zablokowany w przejawianiu swoich naturalnych cech, jak niewinność, ciekawość i opiekuńczość, przez co właścicielowi horoskopu towarzyszy coś w rodzaju emocjonalnego nienasycenia. Kolejnym stanem jest księżyc uśpiony. Oznacza, że osoba nie posiada inteligencji emocjonalnej i nie potrafi sobie poradzić w niektórych sprawach, co powoduje na przykład wybuchy agresji. Księżyc może być również w stanie umierającym, czyli połączony z wrogą grachą lub znajdujący się we wrogim znaku. I gdy jest na przykład połączony z Saturnem, może to powodować, że osoba zabiera sobie część dzieciństwa, uważając, że musi już dorosnąć. Najpopularniejsza opowieść o Chandra, czyli księżycu, którą znajdziemy w pismach wedyjskich, opisuje, w jaki sposób doszło do tego, że księżyc przechodzi przez różne fazy, czyli nów i pełnię. Jeden z pierwszych ludzi, Daksha, posiadał 27 córek, które bardzo kochał. Zgodził się je wydać za księcia Chandrę, pod warunkiem, że będzie traktował je wszystkie jednakowo i nigdy nie zaniedba żadnej ze swoich 27 żon. Chandra, księżyc, nie wywiązał się jednak ze swojego obowiązku i najwięcej czasu spędzał z Rohini, która była najpiękniejszą z córek. Pozostałe z sióstr czuły się porzucone i najstarsza siostra, Jeśta, poszła do ojca na skargę. Rozcieczony Daksha rzucił klątwę na Chandrę, która miała polegać na tym, że straci cały swój blask, bo jak już wiemy z poprzedniej części filmu, światło księżyca wcale nie należało do niego samego. I Chandra błagał Dakshę o odwrócenie klątwy, ale było już za późno. I rozpaczony książę księżyc zwrócił się o pomoc do pana Shivy, który zrobił co mógł i swoją mocą sprawił, by Chandra odzyskiwał pełną postać, chociaż na krótki okres, co znam dzisiaj jako pełnię. Chandra nie był do końca zadowolony, że nie odzyska swojej pełnej postaci i czuł się trochę zawstydzony swoim stanem, na co pan Shiva wykonał bardzo piękny gest. Powiedział, że będzie nosił na głowie księżycowy sierp, który będzie symbolizował, że nawet w naszych najsłabszych momentach, kiedy nasza psychika jest osłabiona i nie jesteśmy w pełni sił, zawsze będziemy mogli liczyć na wsparcie pana Shivy i jego pomoc. Aby dokładnie dobrać remedium, należy zapoznać się z pozycją księżyca w horoskopie. Jeżeli Ciebie to interesuje, zapraszam serdecznie na konsultację, a tutaj podam remedia uniwersalne, które pomogą w każdym przypadku. Na uspokojenie umysłu i nabranie nowych sił bardzo dobrze sprawdza się mantra Om Klim Krishnaya Namaha oraz mantra Om Chandrayai Namaha. Dla każdego człowieka, bez względu na pozycję księżyca, sprawdzi się naturalnie czytanie Bhagavad Gita, w szczególności rozdziału drugiego, w którym Arjuna zwierza się ze swoich emocji i myśli, które nie pozwalają mu czynić dharmy, a pan Krishna rozmywa jego wątpliwości, tłumacząc bardzo dokładnie naturę naszego istnienia. Jest to jeden z moich ulubionych rozdziałów. Śmiałem się sam do siebie przez łzy, kiedy to czytałem, ponieważ spędziłem wiele lat na szukanie odpowiedzi znajdujących się w tym rozdziale.
Także serdecznie zapraszam Cię do zapoznania się. Tak, i to by było na tyle. Jeżeli jesteś zainteresowany codziennymi informacjami na temat pozycji Księżyca i jego wpływu na nas, to zapraszam Cię na mojego Facebooka bądź do obserwacji mojego konta na Instagramie, bo zamieszczam to codziennie w relacji. Dziękuję za Twój poświęcony czas. Zapraszam do subskrypcji kanału, do dania łapkę w górę i zostawienia komentarza pod filmem z pytaniami. Serdecznie pozdrawiam. Om Tat Sat.